Czy smoki istnieją naprawdę? Jeśli tak, to gdzie są? A czy legendy o smokobójcach są prawdziwe i czy król Krak zabił smoka wawelskiego? Odpowiedzi na te i inne pytania poznały dzieci, które zjawiły się w środę 15 maja w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej. Odbyło się tam spotkanie z doktorem Markiem Sikorskim, autorem książki pod tytułem Smok wawelski w kręgu mitu i historii. Dzieci zgromadzone na spotkaniu z uwagą słuchały historii o smokach i ich pogromcach. Okazuje się, że niektóre z nich nie są prawdziwe, ale, no właśnie, ale w każdej historii jest choćby źdło prawdy. Mistrz Wincenty Kadłubek na przykład nie pisał o smoku, lecz o potworze o nazwie Olofagus. Czy tym właśnie był smok wawelski? Co do żyjących do dziś smoków, większość z Państwa mogłaby powiedzieć, że to bujda. I znów pojawia się ale. Doktor Sikorski tłumaczył, że smoki to po prostu duże gady. Jednego z nich zobaczyć można na wyspie Komodo. Jest to waran z Komodo zwany smokiem. Pan Marek Sikorski przywiózł nawet ze sobą jeden z okazów. Co do jego prawdziwości, dzieci nie miały wątpliwości.